Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie pierwszy i niestety prawdopodobnie ostatni film z wymiaru negacji, zatem serii z tego eventu nie będzie. Już wam mówię dlaczego, okazało się, że każdy tutaj będzie miał jednak losowe postacie. Myślałem, że po opisie, tak myślałem, bo tam był taki fragment, który mówi, że system będzie przydzielał nam postacie, ale ja myślałem, że te postacie będą dla wszystkich takie same, okazuje się, że jednak nie. Że postacie tutaj każdy może mieć inne tak naprawdę. W tej walce, którą widzicie, ja miałem na innym koncie postacie takie jak na przykład Anoki, takie jak Morael, takie jak Scarlet, a tutaj ich nie ma. Jedyny, który się tutaj zgadza z tamtym kątem, to Gorwo, no i oczywiście Shemira. I tak jak sobie przejrzałem wszystkie inne walki, to tak samo niestety postacie są całkowicie inne. Także ja sobie zrobiłem rozpiskę na 3 dni, już tak do przodu. Tak, z serwera testowego i okazało się, że ja w ogóle nie będę mógł z tego żadnej serii nagrać, bo okaże się, że nie macie tych samych postaci, więc może być 10 różnych osób i każda z tych osób będzie miała różne postacie, kompletnie różne postacie, może mieć niektóre te same, ale większość innych na przykład, być może niektóre osoby trafią te same postacie, no ale już tutaj przechodząc do sedna, nie będę w stanie nagrać takiego profesjonalnego poradnika dla wszystkich z walkami, no bo po prostu każdy ma inne postacie, tak? Twórcy stwierdzili, że poprzydzielają wszystkim graczom inne postacie, więc absolutnie poradniki tutaj nie wchodzą w grę. Jednak pamiętajcie, żeby po prostu, no, kierować się zdrowym rozsądkiem tutaj. Jak widzicie, macie oznaczenia od 1 do 4, a dokładnie 1, 2, 3, 4. Pamiętajcie, żeby zaczynać od tych łatwych walk, bo one mają mniejszy poziom trudności, 11 milionów tutaj ma przeciwnik na przykład. Ale jeżeli już klikniecie na czwartopoziomową walkę, no to ten przeciwnik ma 26 milionów. Pamiętajcie, żeby regularnie tutaj wchodzić w Awansuj Bohaterów i ulepszać Shemirę czym prędzej. Jak tylko będziecie mogli to zrobić, ulepszajcie, wtedy ona będzie silniejsza i te walki będą łatwiejsze. Od razu mogę wam powiedzieć, że tutaj problematyczny jest tylko dzień pierwszy, ewentualnie dzień drugi. Później z dniem trzecim ten event staje się już dużo łatwiejszy, bo Shemira też jest już dużo mocniejsza. Ma poziom wzniosły już chyba przy trzecim dniu, jeżeli dobrze pamiętam. Więc nie przejmujcie się tutaj, zróbcie ten pierwszy dzień po prostu metodą prób i błędów. Ustawiajcie jakieś drużyny, dzień drugi to samo, a od trzeciego dnia tak naprawdę, jak ustawiałem drużyny i robiłem taki już wstępny poradnik na przyszłość, to ustawiałem tak na dobrą sprawę byle co i tak naprawdę wszystkie walki szły bez żadnego problemu. Także od trzeciego dnia już naprawdę nie ma się czym przejmować, im dalej tym łatwiej tak naprawdę. Więc nie przejmujcie się jakoś bardzo tym eventem, no ale nagrody są tego warte, żeby jednak ten event porobić. No niestety wyszło jak wyszło, nie mogę zrobić poradnika, bo po prostu każdy ma inne postacie. No i w sumie tyle. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę wam powodzenia. Wiem, że ten film za dużo nie wnosi, ale chciałem też wyjaśnić na tym filmie, dlaczego nie będzie serii. Nie chciałem robić tego w taki sposób, że po prostu tego nie nagram i nic nie wyjaśnię. Życzę wam oczywiście miłego dnia, miłego weekendu, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.